Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Rumi. 10 sierpnia, już po lotach młodych, po lotach gołębi dorosłych odwiedziliśmy kolegę Mariana. Właśnie tutaj jest u swoich młodych gołębi, które lada moment rozpoczynają sezon lotowy. Przede wszystkim, kolego Marianie, gratulacje, bo słyszymy, że no bardzo dobrze skończyłeś sezon gołębi dorosłych. Może powiesz nam, jak to wyglądało, jak te loty przebiegały w tym roku, bo tylko no, niestety z braku czasu udało się na jeden lot tutaj do Mariana przyjechać i pokazać kolegom. No jesteśmy po lotach starych, teraz przygotowuje się młode gołębie do sezonu młodych gołębi. Po starych, jak normalnie, po starych gołębiach mamy przerwę, trochę przerwy. W tym roku 4 tygodnie przerwy jest. Już jeden lot treningowy się odbył z kabiną. Teraz w sobotę mamy następny lot treningowy. Gołębi nie ma dużo, to jest niecałe 60 gołębi, 58 czy 7 gołębi. W miarę na razie nic nie zginęło. Także po starym locie wyniki jakoś... No właśnie, opowiadaj, jak no, w oddziele jestem pierwsze miejsce mam, w GMP tak samo. No zobaczymy teraz dalej na młodym locie, jak będzie. Wielkie gratulacje, a powiedz, ale jak, sezon, tak te loty wszystkie szły po twojej myśli, czy jak? No nie każdy lot nie jest równy, no. Jeden był gorszy trochę, był jeden lepszy, no jak to się mówi. No, ale dobrze się skończyło. Dobrze się skończyło, konkurencja jak wiadomo duża u nas jest, no, jest były mistrz Polski, dwukrotny chyba nawet, no i tu koledzy jak tam Krzychu Szymański, czy tam inni koledzy są bardzo silni hodowcy, dobrzy hodowcy, także jest z kim walczyć, nie? Także gratulacje dla pozostałych hodowców, którzy tutaj też... Jak najbardziej, jak najbardziej. Jak to się mówi, szli łeb w łeb wszyscy tak, razem. Tak. Dobrze. A powiedz, teraz jeszcze jakieś młode będziesz chciał... A to pójdziemy tam zobaczyć teraz. Tu jak zwykle słyszymy u Mariana radio, już go prosiłem, żeby ściszył, ale... Jak no już jest, tego nie chcę zrobić, to złośliwie nam tutaj... Już po wiadomościach gołębie wiedzą, co jutro będzie. No tu jest... Tyle gołębi jest po sezonie lotowym, tak jak widać. Tu jest dość ta para dobra. Ta ostatnia była z maratonu. Wysiaduje, tak? Staniszka bardzo dobra, która była pierwsza. Mówię, u mnie w oddziele, nie pamiętam, trzecia czy druga, nie pamiętam, ale kilka razy siadała czołowo. Tak, że teraz 3 dni temu puściłem pary te gołębie. Bo cały czas było to wieństwo. No i teraz poczekamy, złożę jajka. Odchowa się kilka młodych, bo tam trzeba pomóc kolegom. A, czyli ktoś już coś zamówił. No, zamówił. Dużo nie będę chował, tam może po jednym łódku będę chował, czy po pewnych parach po dwa. Także po prostu dobrze się spierzyły te gołębie. No, także tak to wygląda. Nie? A tu mówiłeś, jak przyjechałem też do ciebie, że tu dzisiaj ktoś też przyjeżdża po gołębie, tak? Masz... Ma przyjechać, to tak, to, ale to są młode z wojlerki, nie? Bo mam kilka par, niedużo mam tam 8 par wojlerze, dużo nie mam. No, w tym roku chcę nawet zmniejszyć ilość na zimę, po prostu na przyszły rok mniej tych gołębi, żeby było. Bo po prostu to coraz ciężej jest, żeby to obrobić wszystko, nie? No tak, żeby o wszystko zadbać, utrzymać wysoki poziom, jak do tej pory. Tak, no właśnie. A teraz co już, skoro już mamy po ostatnim locie, co podajesz, już coś no na pierzenie? Na pierzenie podaję, no to co zwykle, ten biokal podaję i później podaję jeszcze... się nazywa ten kombi wet podaje, no drożdże, no tak jak dużo witamin. Czyli jakby koledzy chcieli,
to mogą zawsze do ciebie zadzwonić, podpowiesz co. Jak najbardziej, jak dysponuję czasem, to zawsze pomogę i mogę porozmawiać, nie? No. No to świetnie. Co jeszcze, Marian, chciałbyś dodać na koniec, bo musimy lecieć dalej? No co tu dodać? Za ile macie pierwszy lot młodych? 21 zaczyna się pierwszy lot. Już konkursowy i do GMT, nie? Mamy to. Już tak. A dobra. Teraz mamy jeszcze drugi trening z kabiny. Ma być na 100 km, tam 90 coś, teraz był na 70 parę kilometrów. Wszystko wróciło. Ładnie. Zobaczymy, teraz w sobotę ładujemy drugi trening, może jeszcze trzeci będzie, zobaczyć, ale raczej już chyba nie. Może samemu się tam wywiedzie raz jeszcze. A kiedy zacząłeś właśnie wywozić, trenować? O, już pierwszy. Ja wywiozłem chyba 5 razy już wywiozłem sam, nie? Rozumiem. Sam, nie? Mhm. No tak na 50 km był najdłuższy trening, nie? Pierwsze to były tam króciutko, na 3 km tam. 10, 15, 20, 30, 50, a było 5 razy wywiozłem, a teraz ostatnio były w kabinie, nie? Jasne. No. Czyli na koniec przypomnijmy tutaj wielkie gratulacje dla kolegi Mariana, pierwszy u siebie w oddziale. Przypomnijmy, który, jaki numer oddziału? 072 Rumia. 072 Rumia, jak ktoś chce zobaczyć, to można sobie w internecie wyniki sprawdzić. Już są oficjalne wyniki podane, tak? Jak najbardziej. Nie wiem, czy intermistrzostwo jest... Ale oddziałowe, chyba rejonowe jak najbardziej chyba i są. Dobrze. W takim razie dziękujemy i do zobaczenia. Do miłego.